że miała zagłada, zniszczona fasada i obciach. Bo twarz tego starca w tym lustrze już nie jest mi obca. Gdy czas cię dopada i długów gromada cię lęka. Jan Jakub Należyty, witam serdecznie w otoczeniu znakomitych aktorów z przedstawienia Andropauza. Męska rzecz, zdecydowana odpowiedź na Chimakterium, które to przedstawienie napisałem i w którym moi znakomici koledzy grają już 150 parę razy. Dla mnie to zaszczyt, wielka radość i wielkie wyróżnienie. Jesteśmy w Krakowie. No cóż, jeśli idzie o Kraków, to nigdy nie przypuszczałem, że w Krakowie dane będzie mi zamieszkać. Bywałem w Krakowie bardzo często, ale za głosem serca przyjechałem do Krakowa na stałe i oto jestem, oto cieszę się życiem, oto cieszę się miłością, oto cieszę się tym miastem. Żeby się nie obudzić, to przedtem muszę zasnąć, a zasnąć nie mogę, bo panowie hałasujecie! Dziki kraj! A co ma do tego kraj? Dawniej w tym kraju była dyscyplina. Ludzie w sanatoriach bawili się, owszem, ale nie po północy. Pan Ryszard Kotys oczywiście. No to tyle. No a propos Krakowa, no powiedz. Krakowa. Po prostu ja z Krakowa jestem związany od 49 roku, kiedy zacząłem studia w szkole teatralnej i później przez 8 lat, po dwóch latach przerwy, które spędziłem w Kielcach, grałem w teatrze Nowa Huta, to był tak zwany teatr Skuszanki. Byłem tam aktorem grającym, bardzo duże i takie role, które później pamiętałem przez całe życie, niektóre zresztą powtarzałem nawet. Tak jak Semenkę ze Sąsternego Salome, jak Tartifa Świętoszku, jak Kalibana, to później grałem to we Wrocławiu. Jeszcze także to był ten początek. I wydawało mi się, że po prostu będę w Krakowie zawsze, a w każdym razie, jeżeli wjeżdżam na chwilę, a to było w 1964 roku, to tylko na chwilę, ale się okazało, że już prawdopodobnie do Krakowa w inny sposób jak teraz nie wrócę, natomiast cieszę się, że jestem tutaj z Państwem, mówię o publiczności. I o widzach telewizji oczywiście. Ja, proszę Pani, jestem aktorem. Papajernie. Nazywam się Miki Rurkę. Proszę sobie wyobrazić Tatry, mróz 20 stopni, a przy wodospadzie ja w stroju Adama. Kręciliśmy 9,5 tygodnia. Marek Siódym. Tak? Tak. Dla mnie Kraków jest zawsze takimi fajnymi wagarami, takim miejscem, do którego przyjeżdżałem tylko właśnie na jakieś takie radosne wypady. Najczęściej związane to było z pracą, ale wokół tej naszej pracy zawsze, przynajmniej mnie się tak w życiu szczęśliwie zdarzyło, jest otoczka fajnego życia towarzyskiego, fajnych składów tych wszystkich przedsięwzięć, w których kiedykolwiek byłem. I mam to szczęście do tej pory, także z wielkim sentymentem odwiedzam Kraków. Staram się chodzić po nim jak najwięcej. I wolno, prawda? Bo w Krakowie chodzi się właśnie, wolno. Właśnie, zwrócił mi na to uwagę Kraków, Jan Prochyra, który kiedyś właśnie bardzo mi zbeształ, jak szedłem szybkim krokiem przez rynek. To tak nie może być. W Krakowie się chodzi wolno. Stosuję się do tego. A, to ty, synek, no bo my sam wczoraj mieli dancing. Dancing to jest taki zabieg w sanatorium, co się zabiega o kobiety. Taki taniec z gwiazdami. Tańcujesz, aż obejrzysz gwiazdy w oczach. A potem lecisz do łazienki i ładujesz pod język nitroglicerin. Dariusz Natowski, prosimy. Pan Dariusz Natowski. Dobry wieczór Państwu.
No co ja mogę powiedzieć, ja tu już od 35 lat mieszkam, pracuję. Od tego miejsca, gdzie dzisiaj występujemy 200 metrów, pracuję na stałe i co prawda już w Krakowie nie mieszkam, ale tu pracuję, jestem z tym miastem bardzo związany. To jest mój kraj. Proszę pana, no trudno mi powiedzieć, to jest takie, to się nazywa geniusz locji, no tyle powiem i to może wszystko wyjaśnić. Czyli oczywiście geniusz miejsca, tutaj ten, te jakieś tam dziwne miejsca promieniują od tysięcy lat i dlatego jest to szczególne miejsce. Czakramy. Rwa! Opie niekli! Bo mnie wszystkie gnaty bolą, ty chcesz, żeby mnie jeszcze uszy bolały. Rwa! Rwaku! Kulszowa rwa! Rwa mnie rwie! Rwa mnie rwie! Rwie mnie rwa! Świetne! Znakomite ćwiczenie dykcyjne! Maciej Dowiński. Może jak tak mądrze nagadaliście, to co ja mam powiedzieć? Proszę państwa, ja Kraków przede wszystkim widzę. Witam państwa serdecznie. Miło mi, że mogę. Natomiast moje wspomnienia z Krakowem wiążą się jeszcze z dawno, dawno temu, jak mnie mój tato, jeszcze żyjący wtedy, to był lata 40. 48, 9, coś takiego. To wtedy jak się zaczął studiować? Tak, mniej więcej. Przyjechaliśmy do Krakowa z ojcem i on załatwił jakoś nam zwiedzanie Wawelu. I myśmy sami chodzili po tym Wawelu, podobno strasznieśmy rozrabiali, bośmy chcieli spać w łóżkach królewskich i tak dalej, i tak dalej. Na co nam nie pozwalano, chyba wtedy. Ale pamiętam ten Kraków przede wszystkim właśnie z tamtego okresu, jak zwiedzałem Wawel. Fantastyczna przygoda taka była. No a przede wszystkim Kraków mi się teraz kojarzy z moją żoną. Moją żonę poznałem w Warszawie, nie wiedząc o tym, że ona jest z Krakowa. I co się okazuje, moja żona miała w Krakowie swoją babcię, którą wychowywała, swoją ciocię, tutaj na Świętego Sebastiana mieszkały. W związku z czym ja do Krakowa przyjeżdżałem bardzo często właśnie odwiedzić najukochańszą babunię mojej żony i ciotunię. I znam ten Kraków, przynajmniej tamte rejony, Dietla, Sebastiana i tam do Wawelu i tak dalej, bardzo dobrze znam. I nie wiem, może udzieliła mi się ta miłość przez moją żonę, to znaczy żona kocha to miejsce. Także jak tutaj jestem, to zawsze muszę dzwonić i mówić, jestem na Sebastiana pod piątką, patrzę do góry. On mówi, o Jezus, tak. A teraz jestem tu i patrzę tam, o Jezus, tak. I koniecznie muszę precerki wozić. I zostaw pan tę pustą butelkę! Tam w środku nie ma żadnego statku! Bo to jest statek widmo! Spać! Jeszcze nasz najmłodszy kolega, grający podwójną rolę doktora Zusa, jego brata bliźniak, brata Hulaki, Misio, Michał Pietrze. Dzień dobry państwu, witam. Trochę zazdroszczę tak, jak słucham kolegów, przepiękne wspomnienia, anegdoty. Choć gdzieś tam w moim mózgu też się tli, ale coś takiego jak trauma. Ponieważ chyba od momentu studiów wszyscy przeniknęliśmy w tym zawodzie magicznym miejscem, jakim jest Kraków. Przeświadczenie oczywiście, że łodzianie, bo ja stamtąd pochodzę, mają oczywiście dużo trudniej, warszawiacy i tak dalej, wrocławianie, bo przecież w Krakowie sztuka unosi się nad ziemią i tutaj bardzo łatwo rodzą się ogromne talenty, ale rzeczywiście trauma polegająca na tym, że kurczę, ten Kraków jednak ułatwia bycie artystą, poczucie jakieś artystyczne. Później po paru dziesięciu latach z przykrością na przykład stwierdziłem, że z żoną szukaliśmy pół godziny piwnicy pod Baranami. To było w nocy oczywiście, więc to nie było tak oczywiste. Już oczywiście po śmierci mistrza Skrzyneckiego. Szkoda troszeczkę, że takie miejsca zmieniają swój charakter. Choć oczywiście głowy baranie dalej nad bramą są i dobrze, że takie miejsca nie, ale piwnica pod Baranami jest. Tak. Nawet dzisiaj byliśmy tam. Tak. Natomiast no, to ja mam takie odczucia, że to są te czakramy, o których
Darek mówił. I dobrze, że one są. To taka węgarnia chyba talentów. Tutaj poznałem bardzo fajnego malarza, którego Kraków urodził. Mówisz o Matejce? O Sesalu mówię. No i przede wszystkim Państwu chciałem powiedzieć, też podziękować za gościnę, a strasznie się cieszę, że swoją andropauzę mogę tutaj z Państwem przeżywać. Bardzo dziękuję. A propos andropauzy i przeżywania tejże, to wrócimy tu w październiku, przeżywajcie z nami, szanowni panowie, andropauzę, znaczy z moimi kolegami, bo ja jeszcze się nie kwalifikuję. Będziemy w październiku, dziękujemy. Z tym, że w październiku ta choroba już będzie daleko bardziej posunięta. No tak, ponieważ to jest jesień, można powiedzieć, że to jest jesień życia, a no wszystko przygotować na wiele niespodzianek. Ale może dziękujemy bardzo. Pielęgniarka stała przy nim, a że przy tym była w mini, widok nóg jej to uczynił, że on gorzej poczuł się. W gabinecie zabiegowym, w stanie już przedzawałowym,